Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na serwerze EU6, który wyszedł prawie 2 tygodnie temu. No i zobaczymy sobie, jak ten serwer się prezentuje po tych prawie 2 tygodniach, a przede wszystkim skupimy się na jednej osobie, na jednym graczu, który już te niecałe 2 tygodnie pobił 3 rekordy. No i z tego co widzę, kreuje swoją postać na bardzo mocno tutaj ciśnie i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, czy wygracie na EU6. Jeżeli tak, to jak wam się ten serwer podoba, jaki macie poziom i generalnie jakieś tam wasze doświadczenia. Bo ja osobiście tego nie śledzę, widziałem tylko te rekordy, więc stwierdziłem, że na ten temat nagram. Dobrze, jeżeli chodzi o moją postać, no to jak widzicie, została tutaj na pierwszym levelu. Nie planowałem tutaj grać, tak jak wam mówiłem w tym filmie o EU6. Nie planowałem grać, wystartowałem ostatnio na EU5, tam bardzo mocno na początku pocisnęliśmy, no i teraz EU6 i EU7 raczej skipuję i kolejnym moim serwerem będzie EU8, gdzie planuję zrobić swoją własną gildię. Raczej te plany są nadal aktualne, więc no, jeżeli chodzi o EU6, to ja po prostu tutaj nie gram, nie mam czasu na tyle kont, nie chciałem po prostu startować na tylu kontach, bo mija się to z celem i tak tych swoich kont już tutaj mam naprawdę bardzo dużo. No ale jeżeli chodzi o serwer, to topka prezentuje się tak, no i tu już raczej widzimy, o kogo chodzi, o kim mówi. Jest to właśnie ten pierwszy łowca demonów, który w tym momencie ma 301 level, więc już ten 300 level pobił, w sensie wbił po prostu i tym samym pobił rekord 300 levela, natomiast mamy tutaj przewagę 31 leveli nad czwartą osobą, czyli tutaj nad osobą top 2, jeżeli chodzi w ogóle o level, bo ona ma 270, więc 31 leveli przewagi. No i jeżeli chodzi o serwer, to co? W sumie nie wygląda tak źle, w sensie ja mówię, nie wiem co tutaj się dzieje, nie śledzę tego. Natomiast patrząc stricte na topkę, no to mamy tutaj no jakąś tam mieszankę gildii, mamy tutaj głównie gildię Heroes Voice, która jest tak naprawdę raczej dominująca, no bo w tym top 20 powiedzmy większość graczy jest od nich, natomiast przewijają się tutaj inne gildie i nie wygląda to wcale tak źle. Każdy kolejny serwer, każdy kolejny jakby serwer europejski czy tam generalnie ma to do siebie, że kolejne rekordy są pobijane. Tutaj też myślę, że muszę o tym wspomnieć, no bo z każdym kolejnym serwerem pojawia się jakaś mocniejsza jednostka, osoba, która lepiej zna tą grę, osoba, która ma więcej grzybów, która lepiej tymi grzybami zarządza, no i po prostu dzięki temu, no, kolejne rekordy właśnie pobija. Oprócz tego gierka idzie w takim kierunku, że tutaj no, tak naprawdę co kilka miesięcy pojawia się taka zmiana, dzięki której te rekordy mogą być pobijane jeszcze szybciej, te postacie przy odpowiedniej ilości grzybów mogą jeszcze lepiej progresować i po prostu tak to wygląda, że mamy tutaj osobę, która, tak jak wspomniałem, w niecałe 2 tygodnie pobiła 3 rekordy, do czego zaraz przejdziemy, no ale właśnie, tak to po prostu ostatnio się prezentuje i z serwera na serwer ktoś pobija coś nowego, wiadomo jak to wygląda. Natomiast jeszcze stricte co do serwera, no to jak widzimy tutaj, no topka jest w miarę wymieszana. Mamy w ogóle gildię Blackout, tutaj też kilka osób w tym top 30 się przewija z tej gildii. No jest, to jest gildia, którą ja wam polecałem. Jak ktoś oglądał ten mój filmik o EU6, no to ja mówiłem, że właśnie gildia Blackout będzie spoko dla polskich graczy, bo oni chyba głównie polskich graczy przyjmują z tego co wiem i po prostu ona będzie ok na tym EU6, bo tam chłopaki planowali startować, robili tą gildię, no i jak widzimy, trochę osób właśnie w tej topce z tej gildii jest i po prostu z tego co widziałem, fajnie się ona rozwija, fajnie to tutaj wszystko wygląda, dzięki czemu tą gildię polecam. Byłem z liderem, tak? Tutaj mamy lidera, tak, dokładnie, Szczery jest liderem w dalszym ciągu, no i po prostu ja z nimi tam byłem chwilę w gildii na EU4 bodajże i znam tych ludzi, wiem jak ogarniają, no i jak sami widzimy, gildia nie wygląda tak źle. Oczywiście mówię, no Heroes Voice, tutaj zdecydowana przewaga, ale topka dość wymieszana, tu mamy jeszcze jedną gildię, jak na 2 tygodnie w ogóle EU6, które miało być takie słabe, miało być takie jednostronne powiedzmy, że wszyscy mocni gracze pójdą do jednej gildii i tyle, no to tutaj mamy jeszcze jakąś taką gildię Das Kunigreich, nie wiem jak to dokładnie przeczytać, tu też się kilka osób z niej przewija, więc ta topka fajna, wymieszana, nie jest to takie właśnie nudne, że tak powiem. Tak się topeczka prezentuje, głównie tutaj jedna osoba jest, no, wyróżniająca się, że tak powiem, do której zaraz przejdziemy. Można sobie oczywiście zatrzymać, prześledzić samemu. Mamy tutaj troszkę Polaków w tej topce, mamy SJZ, którego pozdrawiam, bo to akurat jest widz, z tego co wiem, ogląda mnie i tak dalej. Mamy tutaj Arveno, mamy
tutaj Wojownikosa, Basieńka, no i wszyscy z tej Polski, z tego co widzę, są właśnie z Blackoutu, więc tutaj jeszcze Blood Red, ale on nie ma flagi, natomiast no mówię, tutaj raczej Polacy siedzą w Blackoutie, no i ten Blackout ma naprawdę zadatki na dość mocną gildię, może nawet jakieś top 2, wiadomo jak to wygląda. Jeżeli chodzi o gildię, to oczywiście nieważne, bo wszystkie mocne gildie robią wyprawy, twierdze też niezbyt ważne, no i pupilki, ile po tych prawie 2 tygodniach osób ma pupile, zgaduję, że bardzo dużo, no ale tutaj sobie przelecimy i zobaczymy. No bo 2 tygodnie mijają jutro, tak naprawdę, nie, przepraszam, za 2 dni dopiero mijają 2 tygodnie. Okej, dopiero w piątek faktycznie, bo dzisiaj jest środa. Natomiast zobaczmy, ile osób te pupile ma. Tutaj się coś już przerywa. Okej, prawie 2000 osób, prawie 2000 graczy ma pupile na tym serwerze po 11 dniach, nie, po 12 dniach chyba, jak dobrze liczę. Chyba dzisiaj jest 12 dzień. Więc wynik chyba też niezły, szczerze. W sensie, nie wiem, no nie wygląda ten serwer na jakiś tragiczny. Nie wygląda on na taki słaby, jaki miał być. Wiadomo, wszyscy mocni gracze poszli na EU5, tam się wszyscy skupili, tam chyba są z 3 albo 4 mocne gildie, natomiast ten serwer też nie wygląda wcale tak źle, na pewno jest o wiele tańszy aniżeli EU5, ale też jak na te niecałe 2 tygodnie aktywność nie pozostawia za wiele do życzenia, więc jeżeli ktoś wybrał EU6, nie zależy mu na numerkach, to myślę, że nie będzie zawiedziony, ale to już bardziej pytanie właśnie do graczy, którzy na bieżąco śledzą sytuację tego serwera, grają tam, jak to z waszej perspektywy wygląda. No i jeżeli chodzi o podziemia, to też sporo osób, 134 osoby, tak samo jak na te 12 dni. Wydaje mi się, że to również jest sporo, szczerze mówiąc, że tyle już graczy ma tutaj te podziemia odblokowane. Fajnie, szczerze mówiąc fajnie, szczerze mówiąc bardzo mi się podoba. No i ten serwer naprawdę nie wygląda tragicznie. Jeszcze tutaj był jeden ziomeczek, który wbijał do mnie na streamy. No i on też bardzo ładnie ciśnie. Czekajcie, bo on tutaj był w podziemiach dokładnie. A, bo on teraz robi na turystę. Nanga Parbat. On też bardzo ładnie tutaj ciśnie. On ma w ogóle 270 level, czyli ja jego pominąłem. Czyli on jest ex aequo top 2 levelem na tym serwerze. To też jest Polak, też z gildii Blackout. No i jak widzimy, też tutaj bardzo, bardzo ładnie ciśnie. Oczywiście do tego ziomka top 1 ciężko mu podjechać, że tak powiem, ale generalnie ładnie ciśnie. No i tutaj mamy właśnie gildię Blackout pokazaną, jak to u nich wszystko wygląda, kto tutaj jest na oficerze, kto jest liderem przede wszystkim i jak to się generalnie prezentuje. Dobrze, przejdźmy teraz do tych rekordów, bo to was pewnie najbardziej interesuje. No i mamy ziomeczka Spadedix Pururyk, z tego co widzę, nie wiem z jakiej on jest narodowości. Tutaj mamy napisane jakieś tam właśnie te jego rekordy, do których zaraz przejdziemy, no ale to jest właśnie gracz, który te rekordy pobił. Strasznie wyprzedził tutaj, a nie, tutaj teraz 271, on miał 271 na początku odcinka, chyba nie. Nie, bo ja mówiłem, że o 31 leveli, no to teraz niestety nasz rodak, że tak powiem, spadł na 3. miejsce pod względem levela, bo tutaj telekinezy zbił 271 i tym samym już tylko 30 leveli, że tak powiem, brakuje mu do gracza top 1. No ale właśnie, on tutaj ma same czarne duże gemy, mamy tutaj ten gemik legendarny, bo oczywiście był ten event letnie frajdozbiory, który objął, że tak powiem, to EU6, to też na pewno pomogło w jakimś tam progresie, bo jednak legendarny gem w broni bardzo dużo daje, więc no, to również na pewno przyczyniło się do tego, że te rekordy pobił. A jakie rekordy dokładnie pobił? Gra tutaj łowcą demonów. Po pierwsze, rekord, żeby ubić 10 przeciwnika w strefie światła oczywiście, jeżeli chodzi o 13 piętro, czyli tego, jak dobrze pamiętam, Włodzimierza w Motowadnego. To też obejmuje rekord, no i on go pobił w 8 dni, więc jest to bardzo dobry wynik. Już wam mówię, ile wynosił poprzedni rekord. Poprzedni rekord należał do Konika, czyli Polaka z tego co kojarzę, no i wynosił 9 dni, więc tak jak wam wspomniałem, akurat jeżeli chodzi o to, no to o jeden dzionek, no ale wiadomo, tutaj to już jest takie balansowanie na zmaksymalizowaniu wszystkiego, więc tak naprawdę, no ciężko już będzie to szybciej zrobić, nie? W sensie wiadomo, znowu się coś pewnie pojawi, może jakaś nowa funkcja, może jakiś jeszcze mocniejszy gracz, może jakiś marksman, który będzie miał taki sam budżet właśnie jak marksman, tylko będzie jakoś lepiej ogarniał, lepiej potrafił te grzyby wydawać, bo z marksmanem tam różnie bywało i po prostu jeszcze to szybciej pobije, jeszcze szybciej ubije tego 10 w tym 13 piętrze w strefie światła, no ale on właśnie pobił ten rekord w 8 dni i tym samym pobił poprzedni rekord o jeden dzionek. Jeżeli chodzi o drugi rekord, to mamy tutaj salkę 15 i zobaczcie, on salkę 15 wbił w 9 dni, to jest naprawdę chore, to jest tydzień i 2 dni tak naprawdę zajęło mu wbicie 15 salki, musiał mieć bardzo dobre kontry, musiał te kontry robić dzień i noc, musiał tutaj wszystkie budynki dosłownie jak leci skipować, no i tak jak wam mówię, no pobił ten rekord po prostu w 9 dni, poprzedni rekord należał do
Cecha Sisi, z tego co widzę, tak się chyba czyta nickname. No i on wbił tą 15 salkę w 11 dni, więc rekord 15 salki, powiedziałem 15 salkę czy 11, nieważne, w każdym razie mówię, zajęło mu to 9 dni, poprzedni rekord należał do Cecha Sisi i on wtedy wbił tą 15 salkę właśnie w 11 dni, także pobił ten rekord o 2 dni, więc tutaj już o 1 dzień więcej aniżeli tego Włodka. No i mamy ostatni rekord, czyli właśnie ten 300 poziom i on 300 poziom wbił w 10 dni, czyli w półtorej tygodnia, nawet nie, pobił 300 level, 10 dni zaledwie mu zajęło, to jest no niesamowite dla mnie, że w 10 dni można wbić 300 level. Wiadomo, teraz 200 się wbija tam tak naprawdę już w drugi dzień serwera, jak ktoś ma odpowiedni budżet, no ale 300 już jednak troszkę zajmuje, no a jemu ten 300 udało się wbić właśnie w 10 dni, więc to jest jego trzeci rekord, który do niego należy. No i poprzedni rekord należał do właśnie Marksmana, o którym wspomniałem, i on ten 300 level wbił w 13 dni, także tutaj kolega Zeu 6 Łowca Demonów pobił ten rekord o 3 dni. Mocna sprawa, naprawdę mocna sprawa, mocny zawodnik, bardzo tutaj z głową to wszystko rozegrał, bardzo mu musiało chyba siadać szczęście również, bo to nie tylko grzyby, ale również szczęście. No i dzięki temu takie rekordy na EU6 padły, dzięki czemu ten serwer nie jest wcale jakiś nudny. No co serwer się znajduje, przynajmniej jedna osoba, która będzie tak mocno cisnąć, będzie wydać naprawdę masę pieniędzy na gierkę, będzie wydać masę grzybów na swoje konto i pobijać te rekordy. No i na EU6 również coś takiego się wydarzyło, no i mamy osobę, która pobija, z tego co widzę, no każdy możliwy rekord, który ma do pobicia po kolei, wiadomo jak to wygląda. No i tyle, i generalnie tyle, tak to się tutaj prezentuje, także no naprawdę, naprawdę mocny zawodnik, nie wiem kto to jest, nickname w ogóle nieznany, w sensie ten nickname wygląda jak jakiś losowy, nie wiem kto to, nie znałem tego ziomeczka, nie kojarzę tego niku, może to jest jakiś znany gracz, który po prostu zmienił nickname, wcześniej się posługiwał innym, nie mam pojęcia kto to, w każdym razie no mocny, mocny zawodnik i EU6 również takiego dostało. Generalnie jak tak sobie patrzę, powiedzmy z boku, no to EU6 oceniam na dość dobry serwer mimo wszystko, tak jak mówiłem, że to będzie nudny serwer, że będzie tutaj prosta topka i tak dalej, wiadomo, nie ma jakiegoś nie wiadomo jak dużego tryhardu, ale mimo wszystko wygląda to całkiem, całkiem solidnie jak na właśnie serwer, który powstał po EU5. Tyle ode mnie, ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, ślicznie wam dziękuję za oglądanie, jak macie jakieś pytania co do tego serwera, czy tam ewentualnie jakieś swoje informacje, sugestie, czymś co możecie się podzielić, to piszcie w komentarzu, zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i co? I chyba tyle, dzięki pięknie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!